jedziemy? Jedziemy na północ w poszukiwaniu kozackich trailsów na rower. Co, jak to jest z tymi bąkami? Może twoje strasznie śmierdzą, ja nawet jak pierdnia, to tak nie śmierdzi. 5 metrów ode mnie jesteś, a ja czuję. Może rumu się napijemy? Nie. Albo tak. No nie wiem. Co tam masz dobrego? Ziemniaczki. To był broku? Nie. To wygląda bardziej jak kalafior. Kalafiora i jajko. O sole mio, del me soleo, bo del me solo. Pyszniejsza jest. Trzeba od kury się kąpać, bo ciśnienie się kończy. Co robisz? Myję. A czemu w takiej pozycji dziwnej? Bo pada. Ja nie mam markizy. A co tam myjesz? Wyciąg z trawy. Nie gwarantuję jakości twoich usług. Nie, da się tylko umyć. Gdzie jesteśmy? Wakacje w Norwegii. Wstajemy. Wyszło słońce. Możemy suszyć pranie. Ma to w końcu jakiś sens. Jeszcze tylko 1200. Fajnie tu. Taką kranią się jechało, jakąś ścieżką jak tutaj. W takich kamieniach wielkich. Takie dropy fajne. Polecasz? Kozak. Najlepszy zjazd w życiu. Najlepsi byli ludzie, co mi tam zazdrościli, że teraz se zjadę. Się pytałem każdego, czy to nie żart czasem. Ale mówili, że nie. Że poważnie mówią. A ja poważnie miałem dobrą zabawę. Zimno! Strasznie tu zimno! Włosy w pokoju. I już poza pokojem. Hop! Ty takie rzeczy zjeżdżasz już?
dzisiejszej lekcji drugie dzieci rozbieramy amortyzator. A czemu rozbieramy? Bo się nudzimy. Nie, rozbieramy, bo cieknie. O fuj. Poleciało. Boimy się, że wypluł cały olej już ze środka, dlatego coś tam mu trzeba wlać. Mamy kujawski, nie? Mamy kujawski. Ciastko. Lubię ciastko. Z marmoladą wiśniową, polski wiśnie. Kurde, to dobre. Zażeraj. Jeszcze raz. Chodź. Gdzie idziesz? Na punkt gotowy. Weszłam. Gdzie tak leziesz? Właśnie nie wiem. Zero. Jesteś dumny z siebie, że rozwaliłeś kamerę? Tak. Przyznaj się widzom. Nie. Czy jesteś z siebie dumny? Jest to proste. A, nie tylko kamerę, bo i gimbala też. Teraz będziemy mieli krzywe filmy. Brawo. Gulasz. Ziemniaki są twarde, a gulasz jest słony. To kosztuje 1,60 zł. Porywak do złoty 58 i nie polecam. Chyba że z przeceny, bo z przeceny to dobrze. Co pan robi pod tym stołem? Je mnie widać. Niam, niam, niam. Nie zdążyłem nagrywać nawet. No za pierwszy raz sobie to wyszło. Jesteś ze mnie dumny. Dzisiaj nie jeździmy na rowerze, ale otworzyłam piwo. Smacznego. Thank you.
Chodźmy do Rondane, w Rondane nie będzie kamieni. Nie wiem, czy tu gdzieś widać naszą trasę rowerową. Ja jej na przykład za bardzo nie widzę. Przejechaliśmy 6 km w 2,5 godziny. Prawie 3. Prawie 3 godziny. To w sumie szybko nam poszło. To mamy jeszcze kolejne 10, a potem jeszcze kolejne 10. Jeszcze przed chwilą sytuacja była bardzo beznadziejna. A teraz jest spoko. To było tak wąsko i tak krzaczaste, że nie dało się ani jechać, ani iść z tym rowerem. W zasadzie to nie wiadomo było kompletnie, jak się poruszać. Można było leżeć i płakać i uczyć się cierpliwości. Ale zjazd na koniec bombastycznie. No. Renifera widziałaś już przez okno? Nie. Nie widziałam. Bo zimno, a Radek każe jeździć na rowerze. Pogoda nas rozpieszczała przez ostatnie 10 dni. Dzisiaj w końcu jest prawdziwa Norwegia. 10 stopni wieje i pada. Idziemy jeździć. Dzisiaj zazdroszczę baranom, że mają takie futerko cieplutkie. Bo ja nie mam. Twój rower jest na zewnątrz, ale nie ma koła jeszcze ubranego. O ty! Po co my tam idziemy? Tam nic nie widać. Nic nie widać. Wyglądasz trochę jak Indianin. Nie dlatego, masz na lewym nosie taką fajną czarną plamę. Lewym nosie, tak? A jest prawy nos? Prawy i lewy jest. Na prawym, sorry, nosie masz taką barwę wojenną, czarną. Nie widzę. Nie widzę prawego nosa. To będziesz Indianinem dalej. Kratek. Muszę coś zrobić ze swoim życiem, dlatego sobie zeskoczę ze stołu. A wskoczysz? Nie. Ale to jest średnie. Klasyczna awaria, rozkręciło się zawieszenie. Mój rower na tym wyjeździe jest trochę nieposłuszny. Ale mamy dzielnego Radka, który wszystko naprawi.